gość już jest, a wspomniałam wam wcześniej, że na początek Krzysztof Brejza. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam. Oddaję tablet. Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Trochę długi przegląd pracy, bo wszędzie dzisiaj Lex Tusk. Dużo się dzieje. Lex Tusk, tak, kampania, dzień dobry. Kampania wyborcza i oczywiście Lex Tusk jest praktycznie na każdej stronie, na każdej jedynce, czy to prasa drukowana, czy portale internetowe. Proszę powiedzieć, ta komisja do badania wpływów rosyjskich, bo pojawia się nawet w jednym z tytułów kalendarium, czy ona została powołana i wskrzeszona do życia teraz, żeby jeszcze przed wyborami coś pokazać? Czy to jest jakieś narzędzie, które ma służyć po wyborach, czy to wygranych, czy przegranych przez partię rządzącą? Jak pan uważa? Panie redaktor, w jednym z filmów Marka Koterskiego jest taka scena, gdy Adam Miałczyński biega ze świecą dymną w lewo, w prawo, krzyczą na niego operator: postaw zasłonę dymną z tej strony, postaw dym z tej strony. I dla mnie ta komisja jest taką zasłoną dymną. Jarosław Kaczyński, tak jak Adam Miałczyński, biega tą świecą po polskiej scenie politycznej i rozstawia zasłonę dymną, która ma przykryć drożyznę, inflację, brak tanich mieszkań, afery PiSu, kolejki w sądach, kompromitacje w policji, kolejki w służbie zdrowia, drogie ceny prądu, zablokowane środki z Unii Europejskiej. Już to mam takie wrażenie, że będziemy jeździć 15 minut, a pan będzie wymieniał. Ja nie zdążę nic powiedzieć. No taką mamy rzeczywistość. Czy to jest możliwe? Dyletantów, pisowskich dyletantów, stosujących politykę antypaństwową, niszczących instytucje Rzeczpospolitej. Proszę wskazać jedną instytucję państwa polskiego, Rzeczpospolitej, która została przez nich wzmocniona. Trybunał Konstytucyjny w rozwałce, KRS w rozwałce, sądy całe, sądownictwo w rozwałce, nasi widzowie dzisiaj czytając nagłówki rzeczywiście o jakiejś sowieckiej komisji, ale tak naprawdę widzowie za chwilę pójdą do sklepów i będą płacić znowu coraz więcej za podstawowe zakupy, za czynsze, za prąd, za ubezpieczenia samochodów. Wszystko idzie do góry. Do góry. Panuje drożyzna PiSu, a oni różnego rodzaju wrzutkami, pseudoreferendami, tego typu komisjami próbują odwrócić uwagę ludzi od istoty polityki. Istotą polityki jest to, żeby uruchomić środki z Unii Europejskiej. To jest to, co gwarantuje Donald Tusk, że kilka dni po zwycięskich wyborach te środki, rozpocznie się proces uruchamiania pieniędzy z Unii Europejskiej, które posłużą polskiej gospodarce, polskim obywatelom. Trafią na unowocześnienie służby zdrowia, na obniżenie cen prądu, bo będą środki unijne na wielką rewolucję związaną z zieloną energią. Na to, czego potrzebują nasi widzowie. Niższe ceny prądu, zablokowanie podwyżek, bo od 1 stycznia koncerny pisowskie, w których jest mnóstwo Pisiewiczy zarabiających miliony złotych, będą podnosić ceny prądu. Mhm. Ale cały czas jeszcze chciałabym o tej komisji, bo jednak ja przez moment miałam takie wrażenie, że PiS sobie odpuści i to się nie wydarzy. Jednak została ona powołana, jednak mamy członków. Patrząc na sylwetki tych ludzi, proszę powiedzieć, czy tam jest ktoś, kto jest dla pana zaskakujący? Panie redaktor, proszę spojrzeć na PiS po tych kilkunastu latach od odejścia takich ludzi jak Paweł Kowal, ludzi ideowych, którzy kilkadziesiąt lat temu, 20 lat temu zaufali w to, że można stworzyć jakąś formację centroprawicową. Sam PiS dzisiaj jest partią czysto populistyczną. Nie ma nic wspólnego z centroprawicy, nie ma nic wspólnego z konserwatyzmu, bo konserwatyzm to jest szacunek dla instytucji, szacunek dla praworządności. PiS jest partią populistyczną. I taki, jaki jest klub PiSu, taka jest ta komisja. Ona jest emanacją obsesji Jarosława Kaczyńskiego, doboru kadrowego. Nie ma tam nikogo ciekawego. To jest obraz nędzy i rozpaczy. PiS się na tym potknie? PiS już się potknął. PiS już, można powiedzieć, leży w błocie. Ta komisja co chwila leżała w błocie. Prezydent Duda chciał wyciągnąć rękę, podnieść ich. Sam się tym błotem ubrudził. Proszę zauważyć, 8 lat szczucia na Donalda Tuska. 8 lat SKW, ABW, CBA,
prokuratura, TVP, wszelkie instytucje służby, też uwielbiają pana przecież. Tak, zwłaszcza Pegasusem, a potem ci ludzie uciekają do Orlenu, ci, którzy mnie robili, włamywali się do telefonu, wygrywali dane. Ale wracając do Donalda Tuska, polowanie totalne, cały aparat PiSu, cały aparat służb na rozkaz Kaczyńskiego rzucony był, żeby znaleźć rysę na uczciwości Donalda Tuska. Nie znaleźli na niego przez 8 lat nic. Śledztwa, przesłuchania, komisja śledcza Ambergold. Pani redaktor, na komisji Ambergold operowali też zafałszowanym stenogramem. 5 lat temu wychwyciłem to, rozbrajając coś pracę tej komisji. Posuwali się do największych świństw, żeby Tuska zniszczyć. Po 8 latach audytów, śledztw, postępowań przeróżnych, operacyjnych, podsłuchów, Pegasusów, nie znaleźli na Tuska nic. Dlatego ostatni podryk PiSu upadającego, no to jest ta pseudokomisja. No tak, ale może ta pseudokomisja ma w jakiś sposób, jeżeli nie zdąży przed wyborami namieszać, za przeproszeniem, to po wyborach, czy to wygranych, czy przegranych przez nich, bo tego jeszcze nikt nie wie i nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie, zobaczymy, może ona jest jakimś narzędziem, które ma mieć jakąś długofalową... Nie, pani redaktor, ta komisja działa, powołana została tu i teraz? Nielegalny, działa bez podstaw prawnych, jest jaczejką sowiecką. Ludzie, którzy ją tworzyli, którzy weszli w jej skład, niewykluczone, że poniosą odpowiedzialność karną. Niezgodna jest z polskim porządkiem konstytucyjnym. No tak. Zasiadanie w niej, jakakolwiek działalność jest niezgodna z prawem. Jeszcze raz, ta komisja ma odwracać uwagę widzów, ma odwracać uwagę opinii publicznej od bieżących problemów w kampanii wyborczej, od drożyzny pisowskiej, od braku mieszkań i tak dalej. Odwracać również od takich sytuacji, które miały miejsce, a przypuszczam, że PiS nawet nie śnił, że one mogą się wydarzyć, na pewno tego nie chciał, mam taką nadzieję. Mówię tutaj o słynnym pikniku pod zerwanym przewodem, to pan nagłośnił sprawę z Black Hawkiem. Mimo tego, że zobaczyliśmy te przerażające zdjęcia, że usłyszeliśmy, cała Polska widziała, co się stało. Tutaj mam wrażenie, nikt się w piersi nie bije. Komisja była, pan Wojcik się na niej nie zjawił. No nie ma nikogo, nie ma żadnego wytłumaczenia. Nie ma odpowiedzialności, nie ma odpowiedzi, nie ma komentarza. Tak, nie ma wytłumaczenia. Komendanta głównego policji. Też nie. 8 miesięcy temu ujawniałem szczegółowo historię również granatnika. Tak. I będą jeszcze nowe informacje, to gwarantuję. Natomiast no to jest obraz właśnie zniszczenia policji, autorytetu policji. 30 lat budowy autorytetu policji. Po tej formacji wyśmiewanej w PRL-u, wyśmiewanych milicjantach, w latach 90., 2000, pokolenie policjantów ponosiło wielki koszt odbudowy, budowy autorytetu policji. PiS to zniszczył w kilka lat. I to jest największa krzywda, jaką PiS wyrządził tej formacji. Ośmieszenie munduru policjanta. Policjanci wstydzą się za swoich przełożonych. Zniszczenie procedur, narażanie ludzi, niebezpieczeństwo tej partii dla zwykłych uczestników tego typu wydarzenia. Ten śmigłowiec leciał nad głowami dzieci. Lina mogła uderzyć w głowę dziecka. Prawdopodobnie na pokładzie tego najprawdopodobniej był człowiek, który jest szefem szkolenia pilotów policyjnych i to jest rzecz niebywała, który w 2009 roku doprowadził do katastrofy lotniczej Mi-24 pod Inowrocławiem, w której zginął jego załogant, jego kolega. Ten człowiek był skazany za wypadek śmiertelny. Jak ten człowiek może szkolić policjantów? Ale to są wydarzenia, których nie da się wygumkować. Są filmy, są nagrania, są świadkowie, są dowody. Pani redaktor, o tym będą wybory. Za 45 dni. Mamy 43 dni kampanii wyborczej. O tym będą wybory. Czy przywrócić procedury w bezpieczeństwie. O tym, że to oni gwarantują to bezpieczeństwo. Że bezpieczeństwo jest dla nich najważniejsze. Oczywiście w przypadku, czy w rzeczywistości, w której funkcjonujemy teraz, gdzie na granicy białoruskiej mamy wagnerowców, gdy wojna jest dosłownie tuż. Bezpieczeństwo jest bardzo czułym tematem, tak? Każdy z nas chciałby mieć poczucie bezpieczeństwa.
PiS stwarza albo próbuje w kampanii stworzyć łudę, że właśnie to bezpieczeństwo daje, pokazując siłę na takich piknikach, używając jako statystów właśnie służb mundurowych i tego całego ekwipunku. To może nieudolnie, okej. Okay. Nie, ale to nie ma bezpieczeństwa. PiS jest partią niebezpieczną dla ludzi i niebezpieczną dla obywateli, ponieważ były dwa operacyjne śmigłowce Black Hawk. To są śmigłowce, które wożą antyterrorystów na zatrzymania, to są śmigłowce, które uruchamiane są do akcji poszukiwawczych. Kiedy dziecko nawet zaginie gdzieś, te śmigłowce są uruchamiane do bardzo ważnych, specjalnych przypadkach. I okazuje się, że jeden z tych dwóch śmigłowców jest uziemiony, ponieważ łopaty wirnik został uszkodzony podczas eventu... To są jakieś olbrzymie pieniądze też, prawda? Tak, podczas eventu promocyjnego kandydata PiSu, pana Wąsika, który z kolei był skazany w pierwszej instancji za próbę zniszczenia, za nielegalne podsłuchy Andrzeja Lepera. Duda przyszedł z pomocą, ale ta sprawa wraca, sprawa karna wraca, sprawa zniszczenia Lepera podsłuchami. Do tego mamy sprawę Pegasusa, nielegalnej inwigilacji opozycji, niszczenia opozycjonistów. Ja jestem pokrzywdzonym w śledztwie, które toczy się w Ostrowie Wielkopolskim. To jest państwo PiS jest państwem upadającym niestety i czas teraz, czas iść na wybory i czas zmienić władzę, która doprowadziła do takiego stanu naszą ukochaną Rzeczpospolitą. Bo to mogą być ostatnie tego typu wybory. Albo teraz, albo oni rzeczywiście skasują TVN. Ostatnie doniesienia, przecież redaktora Dzióbki o podejściach do przejęcia TVN-u. Będą przyjmować niezależne portale, resztkę niezależnej prasy. Co zrobili przecież z gazetami kilkudziesięcioma lokalnymi? Orlen Obajtka przejął kilkadziesiąt tytułów lokalnych razem z portalami. Idą modelem czysto białoruskim, niszcząc wolne media, niszcząc opozycjonistów nieposłusznych. I to są wybory, tak jak Donald Tusk powiedział, o model Polski. Czy Polska ma być na wschodzie, czy Polska ma być państwem z rodziny państw Unii Europejskiej opartym o wartości zachodnioeuropejskie. Tak się zastanawiam, czy prezes Kaczyński czasami budzi się w koszmarach i przez sen krzyczy Brejza! Brejza! Myśli pan, że to się zdarzyło? Pani redaktor, wytoczyłem 10 pozwów. Jestem też pozwałem też Jarosława Kaczyńskiego. Oni wiedzą, co zrobili mi, mojej rodzinie. Podła była to duża operacja, kosztująca kilkadziesiąt milionów złotych. Wgrywali mi dane do telefonu. 20 milionów według ustaleń Dziennika Rzeczpospolita. Wgrywali mi dane phishingowe. Zastraszali świadków, szukając rysy jakiejkolwiek. Poniosą za to odpowiedzialność. W warunkach niezależnej prokuratury kilka osób miałoby już wyroki. Niestety ten parasol polityczny nie pozwala czystej afery kryminalnej pisowskiej związanej z użyciem nielegalnej broni, nielegalnych włamań. Niestety parasol pisowski jeszcze ich chroni. W tych wszystkich swoich osobistych kwestiach, o których pan przed chwilą wspomniał, będzie pan rozliczał każdego dokładniej do końca? Nie odpuści pan niczego? Pani redaktor, rozliczać będzie niezależna prokuratura. Ja natomiast, wspólnie zresztą z moją żoną, która prowadzi 10 spraw związanych z nagonką, z zniszczeniem, dostarczę materiału dowodowego, materiału obiektywnego. Oni muszą ponieść odpowiedzialność za każdy przypadek łamania prawa, również za system totalnej inwigilacji ludzi, próbowali stworzyć, ponieważ wprowadzili metody czysto esbeckie do polskiej polityki, myśleli, że to nie wyjdzie, ale pojawił się Amnesty International, pojawili się technicy kryminalni Citizen Lab, ustalili, że w Polsce, potwierdziła to Parlament Europejski, Komisja Śledcza, bada tę sprawę Komisja Senacka, niebawem zakończy pracę, stosowali metody esbeckie do niszczenia ludzi, zafałszowali nawet moją korespondencję, puścili ją szczurem do telewizji rządowej, publikowali tam kłamstwa, wiedząc wcześniej, że są to pomówienia. Za każdą rzecz ich pozwałem i wierzę w to, że przyjdzie moment, w którym będę mógł liczyć na sprawiedliwość, ponieważ obecnie również sądy są zmrożone i te sprawy, które mam przeciwko TVP, niestety się przeciągają. Przeciągają, ale ma pan cierpliwość. Mam dużo cierpliwości, determinacji i nie ukrywam, niesamowita jest reakcja ludzi. Kiedy rozmawia się,
Proszę zauważyć też, my już ogłosiliśmy listę. Donald Tusk ogłosił listę. PiS nie ogłosił tych list. Ja już prowadzę kampanię wyborczą w Bydgoszczy i na Wrocławiu. Z ludźmi. Nakle. Wieszam plakaty, wieszamy banery. Rozmowy z ludźmi pokazują, jak wielka jest energia wśród obywateli. Ja nie widziałem tych podobnych wyborów od 25 lat. W różnych kampaniach wyborczych uczestniczyłem. Nie było tak wielkiej energii wśród obywateli, tak wielkiej woli do zmiany, woli wyrzucenia PiSu i przywrócenia normalności w Polsce, odbudowy państwa opartego na zasadach, na wartościach państwa w Unii Europejskiej, państwa... Zastanawiam się, o co pana pytają najczęściej, bo to wszystko jak... Pan i pana rodzina, jak zostaliście dotknięci przez partię rządzącą, to są informacje jawne, bo o tym się mówi dużo. Do Polaka też to dociera, tak? Polak też to rozumie. I przypuszczam, że nie każdy miałby tak grubą skórę albo tak twarde, jak to się mówi, cztery litery, żeby funkcjonować w takiej rzeczywistości. Nie wszyscy jesteśmy tak silni. Czy pytają pana o to? Pytają, trzymają kciuki, mówią, żeby się nie dać. Ja powiem tak, ja pamiętam historię Andrzeja Lepera. Tworzyłem raport komisji naciskowej, którego wnioski podzielała prokuratura, potem oskarżająca Wąsika Kamińskiego za zniszczenie Andrzeja Lepera, za nielegalne podsłuchy. Wiem, jak brutalnymi są ludźmi, wiem, jak są ludźmi zakłamanymi, jak są niebezpiecznymi dla Polski osobami w polityce. Ci ludzie powinni ponieść odpowiedzialność karną. Na razie sytuują się ponad prawem i to wykorzystanie nawet tego śmigłowca jest świadectwem tego, że oni czują się ludźmi uniesionymi ponad prawo. Nad ludźmi w polskim systemie prawnym. To jest niesamowite, że jest grono nad ludzi pisowskich, których prawo nie obowiązuje. To jest oczywiście też Jarosław Kaczyński, sprawa Srebrnej. To jest chociażby Wąsik z tym śmigłowcem. To jest Kamiński. Całe ich przeboje w sądzie z wyrokiem za nielegalne podsłuchy. Natomiast ludzie mówią, żeby się nie dać, z determinacją robić swoje. Ja stoję w prawdzie i wierzę, że w warunkach niezależnej prokuratury ci ludzie poniosą odpowiedzialność, a sprawa Pegasusa jest doskonale udokumentowana. Dziennikarze superwizjera dotarli do świadków, również ze służb. Służby nadały mi kryptonim Grzechotnik, dlatego, że byłem zbyt głośny, niebezpieczny dla władzy. Odkryłem nagrody Beaty Szydło. To nie jest, nie jest żadną zbrodnią w państwie. Nie jest zbrodnią w państwie działalność opozycyjna. Takie metody wobec opozycjonistów stosuje Łukaszenka albo Putin, organizując nagonki na nich i uderzając w ich rodziny. Wspomniał pan, że listy zostały opublikowane, wasze listy, ale tych list PiSu jeszcze nie znamy. Oczywiście są różne doniesienia, gdybania i tak dalej. Mówi się, że pan Kamiński z trzeciego miejsca wystartuje, bo to kara za niektóre działania. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan ucieczkę warszawiaka jednak w Góry Świętokrzyskie? Strach przed Donaldem Tuskiem. Ewidentny strach. Ale proszę zobaczyć, w jaki sposób jesteśmy przygotowani jako Koalicja Obywatelska, jak przygotował to wszystko Donald Tusk. Te listy nasze już 10 dni temu, dwa tygodnie temu zostały ogłoszone. My już prowadzimy kampanię wyborczą. Ja w Bydgoszczy, Nakle i Wrocławiu prowadzę kampanię wyborczą w świecie. PiS nie wie, gdzie, z którego miejsca. Ci ludzie nie wiedzą, czy kandydują, czy nie kandydują. Tam panuje chaos. I to jest też prognostyk. Jak zorganizowana jest pod przywództwem Donalda Tuska Koalicja Obywatelska? Jak bardzo gotowy jest to projekt do przyjęcia, bezproblemowego przyjęcia władzy w Polsce i potem rozliczenia PiSu i uruchomienia środków z Unii Europejskiej i odbudowy praworządności? A w jakim chaosie stoi PiS? Sprawa list, sprawa kandydatów pokazuje, jak ten bardzo wrażliwy temat, bo to jest szalenie wrażliwe, stworzenie dobrych list w 41 okręgach wyborczych, jak sprawnie powiodło się to Koalicji Obywatelskiej, a jak wielki problem ma PiS, bo Kaczyński czekał na wczorajsze posiedzenie Sejmu, bo część ludzi chce usunąć, on sam nie wie do ostatniej godziny... Wczoraj nie miałby większości. Tak, on sam nie wie, kto gdzie, trwa chaos u nich, spór i to jest obraz właśnie... Ale...
ale właśnie, ale z jednej strony może nie wie, a z drugiej strony może, ponieważ wy odsłoniliście karty i wiadomo, jakie są wasze listy, to jest w stanie na nie zupełnie inaczej odpowiedzieć. Gra pan czasami w wojnę w karty? Bo ja z dzieckiem gram. Kiedyś grałem. Wykłada się kartę i wygrywa ta, która jest wyższa, tak? Więcej warta. Trochę jak z polityką i z kandydatami. Ale Donald Tusk jest w tym też doskonały. Proszę zauważyć skład tych list. Są ludzie i Platformy Obywatelskiej, i ludzie Barbary Nowackiej, i Nowoczesnej Adama Szłapki. Bardzo szerokie listy. Dołączyła Agrounia do tego. Tak. Bardzo szerokie listy, różne środowiska. Projekt, który wygra z PiS-em za 45 dni w wyborach. Wczoraj muszę zapytać Romana Giertycha, tak? Bo wczoraj spotkanie w Olsztynie z Donaldem Tuskiem owocowało w takie pytania, wytłumacz się z Giertycha. Czy ta odpowiedź Donalda Tuska panu wystarczy? Czy jeszcze pan coś by dodał? Czy ta kandydatura, nowy kolega, że tak powiem, pod tą samą banderą, panu przeszkadza? Panu nie przeszkadza? Bardzo, spodziewał się pan tego? Bardzo dobrze Donald Tusk to uzasadnił. Ujawnił też, że Roman Giertych złożył deklarację dotrzymania dyscypliny w ewentualnych głosowaniach. Listy są bardzo szerokie. Jeżeli ktoś ma problem z głosowaniem na konkretnego kandydata, może zagłosować na innego. Natomiast Roman Giertych jest bardzo dobrą odpowiedzią na Jarosława Kaczyńskiego w tym okręgu. Tak a propos gry w wojnę, gdzie mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego, chcący rozliczenia PiS-u, będą mogli w kampanii wyborczej zapoznać się z dużą wiedzą Romana Giertycha, którą no on ma jeszcze z dawnych lat. To jest moje kolejne pytanie. Srebrna, tak. Transferów finansowych, tak. Cała ta sprawa z budową. Pan wie więcej w tej sprawie? Zostawmy to na razie. Mhm. Natomiast Roman Giertych też jest osobą pokrzywdzoną, niszczoną cyberbronią Pegasus. Jest osobą na pewno bardzo zdeterminowaną do tego, żeby PiS rozliczyć. Tak, ciekawa jestem, bo bardzo interesują mnie, przypuszczam, wielu Polaków, którzy są zainteresowani chociaż trochę polityką również. Co takiego Roman Giertych ma w rękawie? Czy to będzie wojna na śmierć i życie? Pani redaktor, Jarosław Kaczyński, mówiąc o przejmowaniu majątku państwowego, cały czas o układzie układów, o ludziach, którzy się uwłaszczyli, no, tworzy też taką mgłę wokół swojej osoby. Jarosław Kaczyński tworzył Fundację Prasową Solidarność na początku lat 90. Przejmował tą fundacją bardzo dużo nieruchomości w centrum Warszawy. Przeniósł je potem aportem do spółki Srebrna, spółki, w której był pan Kujdak. Pan Kujda teraz jest w BGK, mimo że był tajnym w Radzie Nadzorczej, mimo że był tajnym współpracownikiem Bezpieczeństwa. Tak. Była tam pani Barbara Skrzypek. Ujawniałem przeszłość pani Barbary Skrzypek, która pracowała w Kancelarii Tajnej w Urzędzie Rady Ministrów w PRL. Cała ta historia, oczywiście oprócz warstwy ideologicznej, pokazuje hipokryzję Jarosława Kaczyńskiego, który współpracował z ludźmi uwikłanymi w działalność w czasach PRL w różny sposób, ale też ta historia ma wymiar finansowy, wymiar materialny i jestem przekonany, że Roman Giertych, mówiąc, że ma asy w rękawie, w odpowiednim momencie w kampanii wyborczej będzie te asy wyjmować. Referendum. Muszę o to zapytać. Ja wiem, jakie pan ma zdanie, bo przypuszczam, że takie samo jak cała opozycja. Natomiast trzeba to jakoś Polakom tak wytłumaczyć, żeby wiedzieli, co mają robić. Ja na przykład w ostatnim czasie spotykam się z pytaniami, co ja bym zrobiła, jak ja bym się zachowała. Podobnie jak Polacy mnie pytają, czy w najbliższym czasie wytłumaczymy tu redakcyjnie, jak głosować za granicą, bo dla nich to też jest duży dylemat, bo słyszą, mówi się, że te głosy mogą być niepoliczone, że te głosy mogą nie zdążyć, po prostu z racji czasu nie zostaną policzone. Co zrobić, żeby jednak zagłosować właściwie? Podobnie z referendum.
raz jeszcze, zasłona dymna. Tak, tak jak Lex Tusk, pseudo-referendum jest zasłoną dymną. Nie istnieje to referendum, tak jak Donald Tusk też powiedział, nie ma tego referendum. To jest rzecz, która ma odwracać uwagę ludzi od drożyzny, od braku mieszkań. Nie będę teraz litanii tutaj afer i wpadek PiSu wymieniać, które, od których oni chcą uciec w kampanii, w kampanii wyborczej. Natomiast nie dajcie sobie państwo też wmówić, zwłaszcza państwo z Polonii, widzowie za granicą, że głosy mogą nie być policzone. Bo właśnie im chodzi o to. To ma być efekt psychologiczny. Chcą wywołać obawę ludzi i wątpliwość co do tego, czy iść na wybory. Nie, na wybory trzeba iść. Czy no mieszka tak, się pod Londynem, czy mieszka się we Francji. Tym, że, idziemy wszyscy na wybory. Pobierając kartę, złamiemy zasadę tajności głosowania. Pani redaktor. No bo w małych, ale ja pochodzę z małej miejscowości, 30 tysięcy mieszkańców. Każdy, kto przychodzi do punktu wyborczego, jak nie zna się bardzo dobrze, to się przynajmniej zna przelotnie. Jeżeli ja przychodzę i mówię, poproszę kartę do głosowania, ale nie chcę tej karty do referendum, zostaje to odchoczone, to już połowa miasta wie. Pani redaktor, na tym polega gra psychologiczna to jak PiSu. Jak przekonać Polaka, żeby się nie bał? Bo jednak każdy myśli o sobie i o konsekwencjach, które potem mogą bezpośrednio jego dotyczyć. Pani redaktor, nie bać się iść na wybory i zagłosować w wyborach. Nie ma referendum. Nie możemy dać się zastraszyć. Ja wiem, jakie ludzie mają obawy, jaki jest tego koszt. Nie można dać się zastraszyć władzy, która działa paraputinowskimi metodami. Najważniejsze są wybory parlamentarne i nie dajmy się wpędzać w różnego rodzaju manipulacje, techniki PiSu, które on pobiera i od Orbana, i od Łukaszenki. Jakieś takie doklejki do wyborów właśnie po to, żeby ludzie mieli rozterki. Właśnie po to, żeby docelowo, końcowo doprowadzić do tego, że ktoś dojdzie do wniosku, a może nie będę się mieszać, nie pójdę. To będzie sukces Kaczyńskiego. Sukcesem wolnej, demokratycznej, praworządnej, wspaniałej, prozachodniej Polski i obywateli Rzeczpospolitej będzie pójść na wybory i wziąć udział w wyborach do Sejmu i do Senatu. Tak, ale w referendum nie jeszcze znaczenie ma nie frekwencja. Nie mogę wprost agitować. Będzie taka grupa, zagłosować która weźmie kartę, czyli na partię prozachodnią na Koalicję Obywatelską. Reklama! Na koniec ja się boję, że będą tacy, którzy wejdą do lokali wyborczych, wezmą tę kartę do referendum, żeby nie być odhaczonym na liście i po prostu nie oddadzą głosu. Ale sam fakt, że podniosą frekwencję, już działa na plus. Pani redaktor, Nie grajmy w grę Kaczyńskiego. Mamy 43 dni kampanii wyborczej, nie kampanii pseudoreferendalnej. Mamy przed sobą najważniejsze wybory od 89 roku. Wybory, które zdecydują, czy Polska będzie w Unii Europejskiej i czy pokolenia kolejne Polaków przez kilkadziesiąt lat będą żyć w normalnym, uczciwym państwie zorganizowanym w oparciu o wartości zachodnioeuropejskie. Mamy 43 dni do wyborów parlamentarnych. Ale w 43 nie dajmy się, dni można zrobić wszystko, dajmy, łącznie z tym, że można zniszczyć człowieka. Nie można. Nie można? Nie można zniszczyć człowieka. Jeżeli człowiek stoi w oparciu o wartości, nikt nie da się zniszczyć. My jako Koalicja Obywatelska zawsze będziemy po stronie porządnych obywateli i po stronie wartości. Najważniejsze są wybory, idźmy na wybory. Nie dajmy się zastraszyć i omamić Kaczyńskiemu. Dokąd pan jedzie? Bo dzisiaj niestety, do Bydgoszczy. No właśnie, chciałam zapytać. Rozmowy z mieszkańcami. No właśnie, o to chciałam się zapytać. Niestety ja w tym kierunku nie jadę dzisiaj, dzięki, więc musimy się już pożegnać. Mam kolejnego gościa. Dobra. Ale dziękuję za tą przemiłą przejażdżkę. Krzysztof Brejza. Do zobaczenia. Do zobaczenia.